Witam Was bardzo serdecznie w piątek 14 maja. A książeczka z Biblią na co dzień ma na ten dzień następujące wersety z Psalmu 103. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkimi. I z Księgi Objawienia z 19 rozdziału. Alleluja, oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę. Jest jeszcze myśl, jak zawsze, dołączona do tych wersetów, a dziś możemy wsłuchać się w słowa słynnego duńskiego filozofa i teologa Sorena Kierkegora. Ojcze, któryś jest w niebie, w otaczającym nas świecie, jeden jest silniejszy, drugi jest słabszy. Ten pierwszy prawdopodobnie szczyci się swoją siłą, a ten drugi tylko wzdycha z zazdrości. Lecz czy w blasku Twojego oblicza nie jesteśmy wszyscy w swym wnętrzu słabi? Tyś najpotężniejszy, Tyś jedyny mocny. Mamy połowę maja, nareszcie nadeszła, można by powiedzieć, wiosna, wreszcie świeci słońce i z wielką radością wychodzimy z naszych domów, by podziwiać przyrodę, by cieszyć się tym słońcem, cieszyć wszystkim tym, co nas otacza. Chociażby te piękne pola, które dziś mnie otaczają. I to są takie dni, kiedy też z wielką radością spoglądamy w niebo. Cieszymy się z jego błękitu, ze słońca. To napełnia nas bez wątpienia radością i optymizmem. Dziś jesteśmy też dzień po jakże ważnym dla nas wszystkich święcie, święcie Wniebowstąpienia Pańskiego. To też był dzień, w którym uczniowie, apostołowie spoglądali w niebo. Ale nie po to, by szukać na nim słońca, czy cieszyć się wiosenną, czy letnią aurą. Ale spoglądali w niebo dlatego, że tam właśnie ukazała się cała chwała, cała potęga, cały majestat naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który, jak sama nazwa święta wskazuje, wstąpił do nieba. Zakończył się ten jego ziemski rozdział działalności, postanowił wrócić do swojego domu, do domu Ojca, gdzie, jak obiecał, poszedł, by przygotować nam wszystkim mieszkanie, przygotować dom w Królestwie Bożym. Od tego czasu nie tylko apostołowie, ale tak naprawdę wszyscy chrześcijanie wszystkich czasów ponownie w to niebo spoglądają. Wszyscy w to niebo wyglądamy, dlatego że z ufnością i nadzieją spodziewamy się, oczekujemy tego, że Chrystus przyjdzie ponownie, że wypełni wobec nas wszystkie te obietnice, które złożył i domknie to dzieło, czy ten proces zbawienia człowieka poprzez swoje powtórne przyjście i Królestwo Boże, które w pełni stanie się naszą rzeczywistością. Do tego czasu Chrystus pozostawił nam swojego Ducha Świętego, pozostawił nam Kościół i w ramach tego Kościoła, niesieni mocą Ducha Świętego, trwamy i wyczekujemy naszego Pana. Dziś słyszymy bardzo ciekawe słowa objawienia świętego Jana, które są właśnie tą prorocką wizją tego, co ma wydarzyć się w przyszłości. Jest to fragment dłuższego tekstu, który zawiera w sobie triumfalne pieśni pochwalne aniołów. Jest to więc wizja, w której właśnie Chrystus spełnia wobec człowieka wszystkie swoje obietnice, kiedy domyka się ten proces zbawienia, kiedy nastało królestwo, kiedy Chrystus panuje i rządzi. Co więcej, w tej historii jest również wzmianka o tym jakże pięknym biblijnym obrazie wesela baranka. Jest to, myślę, nie tylko z tego tekstu bardzo znany nam obraz, który mówi o tym, że to właśnie Chrystus jest owym barankiem, a tą oblubiennicą czy
narzeczoną jest oczywiście jego Kościół. I te słowa pieśni mówią właśnie o tym, że gdy nadejdzie ten czas przyjścia Chrystusa, przyjścia Pana i zbawienia człowieka, wtedy ten oblubieniec i oblubienica przystąpią do wielkiego, radosnego wesela. Chrystus spotka się ze swoim Kościołem, zjednoczy, połączy się ze swoim Kościołem i trwać będzie wielkie, radosne wesele, radosna uczta, a więc wszystko to, co możemy sobie wyobrazić, jeśli chodzi o tą przyszłą radość i szczęście związaną z życiem w Bożym Królestwie. I myślę, że bardzo ważne jest to, byśmy o tej wizji, o tym proroctwie pamiętali. Szczególnie dziś, kiedy no często jesteśmy jeszcze daleko od tej właśnie radości, od tego szczęścia, od tego spełnienia. Często, gdy przeżywamy nasze doświadczenia, nasze problemy, nasze trudności, cierpienia, kiedy z nadzieją wypatrujemy w to niebo, oczekując powtórnego przyjścia Chrystusa i czasami wydaje nam się, że być może jesteśmy sami, że być może nikt o nas nie pamięta, o nas się nie troszczy. Wtedy właśnie przypominajmy sobie, że to wniebowstąpienie, które było tą manifestacją Bożej wielkości, nie było ostatnim aktem historii zbawienia człowieka, ale tylko kolejnym ważnym i pięknym etapem, który tak naprawdę znajdzie swoje wypełnienie wtedy, kiedy Chrystus upomni się o swoje dzieci, upomni się o swój Kościół i kiedy w pełni będziemy przeżywać radość i korzystać ze zbawienia.